Most alchemików. Pochmurny poranek. O nie. Wszystkie marionetki zostaną zniszczone. Come out, Geppetto! You've got a lot to answer for! Geppetto! You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father! You and the alchemist scheming together! Tell me the truth! What's your problem? I'm here for the old man, get lost! Wait, I know you. Or more like, I know what you are. You're the devil's puppet! You can't sneak past me! Die! Szalony osioł! Dobra, jest bosik. No zobaczymy, czy taki mocny jak... O nie, też mocny. Dobra, ale spoko. Na kilka razy. Ale widzę, że gra nie jest łatwa. Zdecydowanie giera nie jest łatwa. I tu wiecie co? Warto sobie wykorzystywać po prostu... Co, on się napił? Tyle mu tylko ściągnął? Zdecydowanie warto sobie te stusy wykorzystywać, bo później możecie sobie odzyskać jednego, nie? Masakra. I co oni są tacy mocni? No moim zdaniem jest problem z tym, że nie mogę wykorzystać moich zasobów. Nie mam pojęcia. Albo bym musiał się cofnąć do tego hubu. Dobra, lecimy na tego wariata. You can't sneak past me. Die! Kurde. Ej, ale wiecie co? Tu mogą nawet wejść. Normalnie przeciwnicy. Nie ma jakiejś mgły, nie? No zobaczmy. Klucz. Dobra, potrzebujesz klucz. No to jedziemy z tym śledziem. Kurde, szalony osioł. No, troszkę go zbiło. No przecież to nie ma w ogóle o czym gadać. Przecież on jest mocny. O, backstab. O, backstaby mu wchodzą. Okej. Będzie trzeba na backstabach poświrować. Bo była na to sposobność, nie? Dobra, to będę się na backstaby kierował. Okej. Kurde, czerwone ataki. Czy jak on walnie jakiegoś ulta? Dobra, ekstra. No widać, że jest to agresywna taka giera. Tak, backstaby. Uzupełnianie fiolki. Trzeba po prostu walczyć. Nie można na samej pasywce się opierać, ale jazda. Dawaj, szalony osioł. Backstab albo giniesz. I bardziej chyba uniki, co? Dobra. Super ekstra. Mamy go.
Finally, we meet, son. It's a dream come true, seeing you like this. I understand why some people despise me. I invented the puppets, after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Wow, co tu się dzieje? Maksymalna liczba ogniw pulsu. Co on mi tutaj dał? Narzędzie montażowe? No ile tego? All about your experiences. But now isn't a good time. Use the stalker's key to open the bridge door. Then get rid of the frenzied puppets that have seized City Hall. We'll catch up at Hotel Krat when you're done. W hotelu Krat. Dobra, ale co on mi tutaj dał? Torba. Materiały, tu mamy ten kamień nowiu, okruch gwiazdy. Narzędzie pozwalające zmontować ze sobą, rozmontować głównie oraz rękojeść, to jest ok. Tu w ogóle jakie mamy cuda, nie? Standardowy przetwornik, izolujący. O, stroje mamy, strój myśliwski szaronego osła. Patrzcie, jaki hunter. I co jeszcze? Tu gest... O, ten klucz dostałem, nie? Tak wygląda. Ej, Geppetto. Jest Geppetto. To pogadamy w hotelu. Ciekawe. No i teraz mamy klucz do ratusza. To, czy jeszcze możemy zrobić tego pobocznego może? Jak tą córkę znajdziemy. No i teraz jestem ciekaw, czy będziemy mogli używać tych naszych zasobów, bo widzę, że jakaś lipa. Po co ja zbieram te dusze, jak nie mogę? Ale to spoko, spoko. Używam cały czas. Teleportuj, zmontuj broń. Montowanie broni. Broń możesz montować u Eugene lub w fotelu lub... A, Stargazerach. Rozmontowuj broń na głównej i rękojeści, okej. Okay. Następnie składaj z nich inne kombinacje. Lepiej odpowiadające twojemu stylowi walki. A, połączenia rękojeści i głowni decydują o cechach broni. Czyli można sobie montaż zrobić. Czyli na przykład chcielibyśmy to, a rękojeść taką. Dałoby się? Miecz. A na przykład albo głownię taką, a rękojeść taką? Aha, na innej broni. No dobra, nie chcemy tego rozmontowywać. Pałki. Rękojeść pałki elektrycznej. Bo ta rękojeść by nie była potrzebna. Obciążenie by było mniejsze. A dobra, to dawaj tak. Chcemy mieć głownię z tego i rękojeść z tego. Głownia pałki elektrycznej, rękojeść rapiera zimy. I tyle. I zobaczymy. Sprzęcik. I teraz to wygląda, że mamy obciążenie 10. Czyli jest 54. To mogę sobie zamontować jeszcze to. Tak. No i elegancko. Tylko to jest tak dziwne, że nie mogę levelować, że ja tego nie przeżyję. A i mamy więcej estusów. I patrzcie, elektrycznie bije, ale szybko, nie? Bije elektrycznie szybciutko. No!
Ej, to jest świetne. Ej, to jest świetne. Mamy szybki elektryczny rapier. Bardzo mi się podoba. Takie combo wombo. Ale zobaczcie, jakie długie to demko, nie? Rozdzielimy sobie na kilka odcinków, bo to by było za długie. Ale jak to świetnie bije. Tylko jak zagram to demko, to wtedy się dowiem, dlaczego nie można było tutaj levelować przy ognichach. No to akurat na razie jest absurd. Nie chciał, żeby tak było, bym nie chciał w pełnej grze. To nie. Tak bym nie chciał. To akurat jest albo do zmiany, albo to się wyjaśni. Cokolwiek. A, czyli tu mamy skrócik. Bo tego akurat nie pochwalam, żeby łazić cały czas bez zgonu. No i też w ogóle nie awansujemy, nie? Chyba, że to jest w demku tak zrobione. Żebyśmy nie byli jacyś OP albo coś. Także jedyne, co mnie tak nurtuje. O, tam jest znowu ten byk. A tak to jest okej. Tak to jest naprawdę dobra giera. Naprawdę dobra giera jest. I bardzo trudna. A już troszkę zginęliśmy, więc jest trudna. W Elden Ringu to praktycznie się nie ginie. Czy w jakichś tam Soulsach. No w Bloodborne, w sumie Bloodborne jest podobne. Też się ginie trochę w Bloodborne, nie? Więc... no to jest bardziej taki styl. O, i mamy ten movement z rapiera. No ale jaja. I obronę też, nie? Prawda, to nie zadaje aż takich dużych obrażeń wtedy, ale... ale okej. Ampułka, okruch gwiazdy. O nie. Dobra, wiecie co? Ja się wrócę. Bo możemy tego questa oddać. Tak, możemy tego questa oddać. I zobaczymy, co powie. A będzie zdruzgotana, bo ona była gdzieś tam na tym placyku. No, zrobimy, bo to jest questik poboczny, fajny. Teleportuj. Tak, a nawet jest pokazane, okej. No to też takie przyjazne bardziej, nie? Troszkę jest takich mechanik ludzkich, że tak powiem, że nie trzeba się wszystkiego tak domyślać, ale najbardziej mnie nurtują te punkty, że nie mogę ich wydawać. I chyba w tych głównych hubach, nie? Chyba tylko w hotelu. Dobra, czyli tak. Tutaj mamy zejście. You found her. I could sense her from miles away. Oh, my sweet Elena. Please let me hold her. There, my baby. I missed you so much. What do you think? Isn't my baby adorable? Serio? Marionetka? Słodkie z niej maleństwo. Pewnie. That's right, kind one. You've granted me my only wish. Sweet Elena, we're going to be happy now.
Thank you so much, kind one. Please accept my heartfelt gratitude. Fiu, fragment czystego ergo. O kurczę. Znaczy, to nie było do naszego sprzętu? Nie. A, tu zobaczcie. A, to jest ten przetwornik. A, to tego nie wrzuciłem. Zobaczcie. Dobra, to wracamy na trakt. Już teraz możemy spokojnie iść dalej. Zadanko zakończone. I tu mieliśmy ten skrót, nie? Kurczę, ale ten... O, ten rapierek z buławą elektryczną jest całkiem. Odporności na atrybuty. O, witam, szermierzy. Tym rapierkiem się całkiem spoko gra, ale wiadomo, to nie są takie duże obrażenia jak tamtą buławą, nie? Ale są znacznie szybsze. Dobra, ten już był wcześniej pokonany. To jest ten hall. Często mi się wydaje, że właśnie ich troszkę jakby rozbijamy. Rozbijamy im gardę i będziemy mogli spokojnie poobijać, ale to jeszcze nie następuje. O, skrzyneczka. Ale fajnie, naprawdę fajnie się gra. Na gameplayach to wyglądało dobrze, ale tutaj czuć... Amulet cierpliwości. Tutaj czuć jeszcze bardziej tego bluesa. Szybkość odzyskiwania energii, ależ mega. Fajnie, gdyby tu został na premierę. Czyli tarcza z herbem, z trawą. Proszę państwa. Zjawa. Użyj okruchu gwiazdy przy ziewie szczeliny obok obszaru bossa, aby przyzwać zjawę. Pomoże ona twojemu bohaterowi w walce z tym potężnym przeciwnikiem. Czyli mamy bossa. A, 15 tych okruchów. To po to są te okruchy, okej. No to dajmy jakiegoś rycerza Solaire. Ta zjawa się pojawi, tak? Zobaczymy, co to za boss. Geppetto. Niesłychane. Elektryczny. Porzucony stróż. Mamy zjawę. Oj, czerwony atak. Oj. Będzie grubo. Troszkę obity. Czy możemy sobie przyzywać pomocnika. W sumie nie ma innych duchów, no to niech będzie pomocnik, nie? Ale odzyskiwanie energii to jest sztos. O ja. O ja cię kręcę, jaki elektryczny. Ciekawe, czy moje ataki zadają obrażenia, czy troszkę mniejsze przez to, że są elektryczne. Nie jestem pewny. Na pewno on mi zadaje wystarczające.
Dobra, trochę dostał. Oj, zjawa pękła. Jesteśmy sami, chłopie. Mogę ci backstaba zarzucić? Jemu wraca właśnie ta energia, nie? Już wiem, po co jest ten pasek. Już wiem, po co jest ten pasek. To po prostu może wrócić. Pierwsze podejście nie pykło, ale pyknie zegarek. O, wiecie co? Mogę się teleportować. Ostatni Stargazer i hotel Stargazer. Do hotelu mogę się tepnąć tym zegarkiem. I zobaczymy teraz, czy tu będę mógł wydawać swoje punkty. Bo przed tym bossem bym mógł sobie wydać, nie? Zobaczymy. Albo ulepszyć jakąś broń, albo coś, tą buławę. Powinniśmy pogadać z Geppettem. O, do hotelu się dostałem. Czyli zegarkiem. Dobra, czyli to jest taki Nexusik. Ale nie mogę, czyli tylko u tej pani, nie? Tak, czyli tylko u niej. Ale jaja, no to Sofia. To jest taka nasza opiekunka ogniska. To tak, witalność sobie damy, bo mamy sporo, nie? Wigor sobie damy. Obciążenie Legion nie. Atak fizyczny, motoryka. Technika. Dobra, awans. Czyli tu można się tym zegarkiem. No to fajnie, to się wyjaśniło. Nie mogę przy ogniskach, tylko po prostu tutaj. I jeszcze wiecie co? Weźmiemy sobie przedmioty do użycia i te wszystkie sobie użyjemy. Czemu nie? Bo to może być końcowa. To może być końcowa już. Tak. I tu mamy jeszcze tego. A dobra. Chociaż nie. To jeszcze zostawimy, bo ja zobaczę, czy mogę ulepszyć coś tutaj. Przerób rękojeść. A tu mamy to. Korba motoryki. Zmontuj broń i ulepsz broń. Czy tą bym mógł? O, księżycowy kamień nowiu. Ta i tak bije lepiej niż te zwykłe, więc niech będzie. Głownia broń. Dobra, czyli to sobie ulepszamy. Na plus jeden. I mamy plus 2. No i dobra, mamy plus 2. Troszkę mniejsze obciążenie. 3500 zostało. To i tak chyba tamtej broni na razie nie zrobimy. To wezmę sobie to, jeszcze zjem. Będziemy w miarę tu ogarnięci, nie? Czyli można levelować tylko tu. To tak. Ja bym chciał jeszcze zobaczyć to obciążenie, gdzie się zwiększa. Potencjał, nie? Tutaj. Tutaj mi się obciążenie zwiększa. Dosyć mocne. Na 12. Dobra. Elegancko. I pójdziemy jeszcze sobie w ten sposób. No i teraz to jest okej. Bo bez levelowania to troszkę się potencjał tutaj traci. Naprawdę się tutaj traci. No i widzimy się na bossie. No, teraz tu się możemy bawić, nie? Idziemy na majstra. Odłożyłem sobie tą rękę Legionu, bo i tak nie wykorzystuję, a mamy troszkę mniej udźwigu. Zobaczmy. Kurde. Okej, damy sobie na elektryczność. No, ładnie bije. Bo później ta elektryczność może być słabsza, nie? Później będę na ulta zbierał. Okej, spoko. Ale jest chaos, nie? No, widzę, że ma takie 4 ataki i później jeden.
Dobra, daj sobie to. O nie! To ja przynajmniej osełkę mogę dziabnąć. Trochę tego. Ale jeszcze żyje. Jeszcze żyje ta zjawa. What? Kurde, skupiła się właśnie na tym bosiku. No i super. Zjawa zniknęła. No to teraz będą krytki. Dobra, zbieram na ulta. Jak będzie dogodna okazja, to walniemy. Ale od tego to się ciężko odegnać, nie? Ale dostał! Dobra, dostał ultem. Mogłem go chyba jakoś tam dziabnąć, co? No, easy. Eliminated. Przeładowany akumulator, kwarc, rdzeń. O, rdzeń. Dobra, to napraw. No i najważniejsze tutaj, szczerze, tak jak w Soulsach zawsze, podlevelować, nie? Bez levelu to byłoby tutaj zdecydowanie ciężej. Ciekawe, co jest dalej, ale chyba już koniec, nie? Musimy się wrócić do hotelu. Natomiast tutaj sprzęcik. Coś dostałem. Amulecik. Nie, to chyba był rdzeń do robienia sobie broni. Dobra, no to tu jeszcze sprawdzę, czy czegoś nie ma. 5000 do wydania. O, przewodnik. Venigini. Fabryka jest teraz niebezpiecznym miejscem. A, resztę pozostawiam w rękach pana Geppetto. Kurde. Sprawdzimy jeszcze sobie tutaj zaułek. No szczerze mówiąc, po prostu trzeba wylevelować, jak zwykle w Soulsach. Wtedy jest okej. A, czyli tutaj będzie zamknięte. No to do hotelu. No może być... Może być ciekawie, ale powiem wam, że no jest trudna gra, tak czy tak. Gira jest trudna. To jak chcecie bardzo szybko, to możecie sobie tutaj tepnąć i do hotelu, nie? I tak najszybciej levelować. No i spoko. Ale bosik? Potęga, bosik potęga. Tylko tam widziałem, że jeszcze chyba miałem takiego stana nałożonego, mogłem mu chyba krytyka strzelić, ale strzelimy w pełnej wersji. No, coś tu się zmieniło. Powinien być Geppetto. You saved Geppetto. Wonderful. He is on the second floor. He can hardly wait to see you. Dobra, pięknie. Już nie będziemy chyba levelować. Posiadane nagrania. A, to jest to nagranie. A, czyli po prostu będzie sobie grało. To fajne, czyli za zadania poboczne dostaliśmy taką nutkę. Ale jaja. I gdzie ten Geppetto? Na drugim piętrze. Tutaj? Ale fajna nutka, co? A ja tutaj jest takie krzesło dla nas. Oby nie elektryczne. Pracownia Geppetta. Kurde. Powiem wam, że kunsztownie zaprezentowane. Ah,
You've returned. Forgive a sentimental father for worrying about his son. Always remember that you're precious to me. Even when I ask you to do something dangerous. Speaking of which, there's a factory just beyond Elysian Boulevard. It's packed with countless puppets. My friend, the inventor Vanini, went to stop them, but he never came back. Please, go save him and shut down the factory. Pea organs are the source of your powers. Collect quartz to get the strength you need. Remember, the hotel is the last safe place in Krop. It's our only refuge in a city full of perils. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Be careful who you tell about this place, especially if they're stalkers or alchemists. Be wary of dangerous people. And always be a good boy to me. Wow, i to jest koniec. Dziękujemy za rozgrywkę, ale świetnie się zapowiada. No świetnie. A i teraz można sobie swobodnie już tutaj eksplorować. A, ale jest koniec jakby fabuły, tak? The city of Krat. It's probably not how you remember it, eh? Ask me any questions and I'll fill in the gaps. Vanini Works is the puppet's main base. It's a factory where they manufacture more of themselves. Vanini himself went to stop them, but I'm worried. He's an industrialist, not a fighter. Rescue Vanini and shut down his factory. That will deny the puppets their reinforcements. Cudo. Cudo, no to cóż, myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na premierę. Demko jest fantastyczne, fantastyczne. I wreszcie jakiś Souls-like, który ma ciekawą fabułę. Bardzo dobry gameplay. No i też świat, który mnie mega interesuje. Dajcie znać, jak wam się podobało. A, twoje sprężyny reagują. Co się dzieje? Chyba odsłuchałem nutkę, co? Wow. No dobra. Widzimy się 16 września, jeśli dobrze wszystko się ułoży. No i napiszcie wasze wrażenia. Do zobaczenia. Hej, hej, hej. Jeśli film ci się podobał, zachęcam do subskrypcji i wsparcia kanału na patronite.pl. Wszystkie przydatne linki w opisie. Natomiast kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.